Hej, nasz spacer się w kolejnym filmie z serii Pokémon Blue. No i ostatnio zakończyłem grę właśnie na statku SSN. No i cóż, byłem między odcinkami też podleczyć moje poksy, więc mają się już dobrze. Także możemy śmiało bić się z tutejszymi trenerami, o ile jeszcze takowych spotkamy. A, w tym pokoju już byłem. Nie byłem w tym. Czy pan jesteś trener? Cii. Jestem z globalnej policji. Aha, okej, dobra. Jestem na tropie Team Rocket. Mógł się gość nie przyznawać. Dobra, idziemy dalej jeszcze tutaj, bo tu mamy kuchnię. Widziałem dziwną kulę w śmietniku. O, proszę. Jum, ty, mon petit. Tak by może małki, jesteś tu zajęci, zejdź nam z drogi. Tak, tu widać kuchnia, przygotowania, wszystko. Ja jestem tutaj le chef. Le moim obowiązkiem, a dzisiaj jakby jakieś coś tam słodka z czymś jeszcze, ryba i znowu coś. Dobra, w każdym razie tutaj mamy Great Balla, to jest właśnie ta dziwna kula, o której ktoś wspominał. Ech, obieram cebulę. Współczuję. Czy widziałeś? Słyszałeś o Snorlaxie? To wszystko co on robi to tylko jedzenie i spanie. No proszę. Hedem the hole. Coś też to obiera. Dobra, nieważne. Jestem taki zajęty, że aż kręci się w głowie. No to trzeba wrzucić trochę na luz. Dobra, wejdźmy sobie tutaj na górę. Cóż, tu mamy coś mamy ciekawego. Ten statek jest naprawdę luksusowym liniowcem dla trenerów. W każdym porcie są imprezy i zapraszani są trenerzy. O, proszę. Dobra, teraz tak, pójdziemy sobie jeszcze tutaj na górę, bo tu jeszcze są pewne kajuty z trenerami. Nasz kapitan jest mistrzem miecza. Nawet jest w stanie nauczyć Pokemona techniki cięcia. No, proszę. Kajut może tu nie ma, ale jesteśmy na początku statku. No i też jest chyba Rufa, bo to się nazywa dziób. No, mniejsza. W każdym razie są tu trenerzy. Hoj tam! Masz chorobę morską? Jak statek nie płynie, to pewnie nie. Dobra, więc jedziemy waleczka z marynarzem, który jest od walki Machopa. Dobra, leć Pidgeotoy i załatw sprawę. Dobra, łos skubany trzyma się nieźle. Karate Chop. No i kryt. Zastanawiam się, ile Karate Chop ma siły. Znaczy, no mają chyba 50, ale w tej generacji czy też ma 50? Atakuje dość słabo, wbrew pozorom. Może pod... dlatego, że Machop ma niski poziom. Dobra, w każdym razie Machop pada i kolejny Pokémon będzie ten Tentacool. Zostajemy. Też mam nadzieję, szybko sprawy załatwimy. Acid. Coś tam wzięło. Zobaczcie, kurczę, jedna walka już Pidgeotoy prawie nie ma połowy HP. Ale za to ma już poziom 25, więc będę mógł go wstawić, czy schować w sensie trochę. Ach, byłem po prostu bezmyślny. No dobra, no to teraz tak, Ivysaur i idziemy sobie dalej. Jeszcze są jakieś ukryte przedmioty, ale chyba nie. Hej, tam. Zabawmy się troszkę. No dobra, no to lecimy. Zabawa w marynarza. Więc znów Machop, tym razem poziom 18. Machop ma słaby specjal, więc walniemy go Vine Whipem. Mimo że nie będzie super efektywny, to i tak będzie na pewno bardziej efektywny niż Tackle. Dobra. I Machop pada ofiarą Ivysaura. No i kolejnym Pokémonem jest Shellder, no i tutaj tak samo będę zmuszony wręcz użyć mojego Vine Whipa. Aj, Ivysaur, kiedy ty poznasz tego Razorleafa? Razorleaf jest nie dość silniejszy, to ma jeszcze więcej pipi. Tak w zasadzie Vine Whip to jest taki najgorszy dla wiasta, tak jak może być. Jesteś naprawdę imponujący. A jakby czyszczenie pokładu to ciężka praca. Ciężka praca czasem popłaca. Czuję się niedobrze. Wyszedłem, żeby zaczerpać trochę powietrza. Więc mi się wydaje, że chyba coś gdzieś tu było. Tylko pytanie właśnie gdzie. Gdzieś na środku. Jak myślisz, ile rodzaj Pokemonów występuje?
A ich jest 150 bądź więcej. Tak słyszałem. Dobra, nie widać tu nic, nie ma śladu niczego. Już jest po imprezie, statek niedługo będzie odpływał. No to niedobrze, musimy się zbierać, bo my w sumie... Choćby może chciano gdzieś popłynąć, to i tak nic z tego. Dobra, tak trochę jeszcze się poszwędam, popatrzę, czy takich tempów nie ma, ale wydaje mi się, że chyba nic z tego. Dobra, nic nie ma. Dobra, idziemy. Może coś jest, ale ja przynajmniej o tym nie wiem. Dobra, to pójdźmy teraz jeszcze w drugą stronę. Czyli tu, bo tu mnie jeszcze nie było. Dobra, tu coś jest, ktoś jest. Podczas moich wszystkich podróży nigdy nie spotkałem Pokemona, który by spał tak jak ten. Wyglądał tak. Więc jest to Snorlax, śpiący Pokemon, o którym wspominali kucharze. Dobra, tu jeszcze mam trenerów. Zobacz, co złowiłem. No dobrze, rzućmy okiem. Co ma tam rybak? Trzy Pokemony, pierwszy Goldeen, a ja chyba Ivysaur jednak. No dobra, no to dobrze. Jest i Ivysaur, Vineweave i Goldeen padnie ofiarą moich pnączy. Dobra. Level 2.5 i wciąż jeszcze nie próbuję poznać nowego ataku. Mech. Dobra, walki z tentakulem. Użyję może Gravelera. Wypróbujemy naszą nową siłę, zobaczymy jak wygląda on jakby od tyłu. Mój Pokémon wydaje się mieć jakby cztery ręce. Wow, ale pikseloza. Dobra, Rockfroy, oczywiście nietrafiony. I Rock, Dobra, przyblokuję mnie na troszeczkę. Attack continues. Dobra, Rockfroy, padaj. Już mój 60 ataku. No to wiadomo jak to się kończy. Dobra, kolejny mi w zasadzie ostatni Pokémon będzie znów Goldeen. No to może zostać. I znów Rockfroy. Dobra, pek, nieefektywny. No to tako. To w zasadzie jakimkolwiek atakiem nieefektywnym bym dostał, to pewnie będzie zabierał 1 HP. Przy tak kolosalnej defensywie. Wow. No i już koniec. Dokładnie. No i jest jeszcze Gentleman. Jakby walczenie z młodymi sprawia, że sam czuję się młodszy. Coś w tym jest. Dobra, więc Gentleman. Z nami się bić i rozwalki Pikachu. Dobra, leć Ivysaur. Ja nie dobożowałem Whipa, ale no cóż. Oskubany szybki. No, jak to Pikachu. Głównym atutem speed jest. Dobra, niestety mój atak nie jest aż taki dobry. Fine, Whipa użyjmy, tutaj Grow, więc mój tackle kolejny i tak byłby osłabiony. Chociaż akurat Pikachu ma nie najgorszy specjal. Znaczy, że nie używa Thunder Wave'a. No to byłoby słabe. Jakbym paraliżu dostał. Chociaż ma chyba paraliz gdzieś tam. Mam albo nie mam, w sumie nie pamiętam. Dobra, chyba się gentleman pokonany. Dobra, walka. Czuję się znowu młodszy. Spoko, 1600 za zwycięstwo, max Ether. Podobnie jak Ether leczy BP, tylko że jak sama nazwa wskazuje, leczy na maksa. Ach tak! Widziałem pewnego Pokemona, na którym ludzie pływali po wodzie. No proszę. Pokemony mogą ścinać niewielkie krzaki. Krzaki mogą ścinać, mogą transportować ludzi po wodzie, w powietrzu. Szkoda, że jeszcze nie na lądzie. Znaczy pewnie też mogą, ale nie w tej grze. Co wolisz? Pokemony rzadkie lub silne? Często jedno z drugim idzie w parze. Na razie mam takie dość pospolite. Co mam rzadkiego, jakim jest de facto Ivysaur. Dobra, to sobie pomożemy. Poison Powder. Bajć. Dobra, jest zraniony przez truciznę. Jeszcze sobie pomożemy. Lickseed. No niestety mój Vine Whip nie będzie efektywny, trzeba oszczędzać. I Roar. Ale nie zadziałał. Dobra, i teraz ma zatrucie plus jeszcze Lickseed. Więc takie passive damage, jak to mówią. Dobra, do tego jeszcze tackle, roar, nie zadziałał. Dobra. No i jeszcze raz tackle. No i jak nie tacklem, to pozostałymi rzeczami go dobije. Dobrze, że ognistych ataków na mnie nie używa.
No i dobra. Pogromów pokonany, no i jeszcze pozostaje Ponyta. To również jest ognisty Pokémon, ale tu już od razu wyślę do walki Grawara. Ogólnie to jest taki ognisty koń, Pokémon dość szybki i raczej dobry w ataku niż w spec-ataku. Choć specjalnego właśnie użył. Czyli ruch Ember. Atak ognisty, siła 40. No ale powiedzmy Gentleman. No, chyba ci muszę zasoldować. Spoczko. Dobra, to jeszcze mamy panienkę. Młoda panienka ze starszym panem, co to ma być? Nie widziałem cię na... Znaczy wcześniej widziałem cię na imprezie. No nie, bo jestem taki after party. Dobra, w każdym bądź razie, ratata. Leć, Ivysaur. Załatwmy to, mam nadzieję, szybko. O kurczę, już widzę to szybko. Hyper Fang. To będzie takie dosyć mocne. Crit. Jeszcze Quick Attack. Żyj, 4 HP. Wow. Ale Ivysaurowi się dostało. Dobra, i kolejny Pokémon będzie Pikachu. Dobra, to już użyjemy Gravelera. On będzie totalnie odporny na ataki Pikachu, bo też ma typ ziemny, więc ataki elektryczne totalnie na nim nie będą działać. Dokładnie. Dobra, Growl. No to nie zadziałało. Graveler jest nietykalny. Dobra, i zagarnię od razu poziom 2.6. Mój najlepszy poks, jakby nie było. Póki co. A, spokojnie. Nie ma, spokojnie. Dobra, Roar Candy. Spokojnie to będzie, jak ja się podleczę. Dobra. I tak, jeszcze moje poksy. Teraz wezmę sobie na front Pidgeotto. I zobaczmy, co mamy dalej. Czy już byłeś na Safari Zone? Tam w strefie Safari w mieście Fursia? Jest tam wiele rzadkich Pokémonów. No proszę, jeszcze nie byłem. No i tatuś, byliśmy, myślimy, że strefa Safari jest niesamowita. Owszem, niesamowite miejsce. Kapitan, wygląda jak naprawdę źle się czuł. Słyszałem, że Dyrze Rydzi ma chorobę morską. Żeby kapitan statku? Niemożliwe. O, jest Iwix! Siemano, stary. Bonjour, Hawkinsie! Tak myślałem, że z ciebie tu znajdę. Hawkins, czy ty na pewno byłeś tutaj zaproszony? A jak tam twój Pokédex? Ja już mam 40 gatunków, stary. Różne gatunki są wszędzie. Kryją się w wysokich trawach. Jakbym nie wiedział. Dobra, więc Wixon zmienia swą postać. Teraz wygląda inaczej. Niczym prawdziwy kolekcjoner. No i pisał walki swojego Pidgeotto, a ja swojego Pidgeotto. Szanse wyrównujemy, bo mamy połowę HP. Może trochę więcej. Dobra, w każdym razie Quick Attack. Na 3 ciosy. Będę musiał go. Jeszcze raz Quick Attack. Dobra, i on też Quick Attack. Dobrze, że nie Sand Attack. Dobra, i mój Pidgeotto kosi wrogiego Pidgeotto. Bardzo ładnie. Dobra, i kolejny Pokémon będzie Raticate. Jak to wysłać Gravelera, ale cóż. Dobra, zaryzykuję. Spróbujmy użyć tak. Sand Attack. O, trafiło, dobra, już myślałem, że nie trafi. Tailwhip, jakby teraz użył Hyper Fang, może być bidnie. Dobra, Quick Attack. Ile to zabierze? Sporo! Kurczę, mogłem... niedobrze. Dobra, leć Ivysaur. Vine Whip. Dobra, powinno zdjąć Raticate'a. Dobra, ale tak, widzę, że jestem troszkę w tarapatach, bo kolejnym Pokémonem jest Kadabra. A Kadabra to nie przelewki. Graveler, musisz ratować sytuację. I aż poziom 18. No oczywiście Kadabra używa Confusion. Wykonanie Kadabry ten atak jest morderczo silny, chociaż na mojego Gravelera zadziałało to tak średnio teleport, spoko. Dobra, Rockfall powinien załatwić sprawę. Dobra. No i ostatnim Pokémon jest Charmeleon, wyższa forma Charmandera. Dobra, Rockfall. O, skubany, szybki jest. Dobra, ale tego nie uratuje. Przy moim ataku. Jeszcze Leer, obniżyć defense. Ale ja i tak Rockfroy.
załatwia bezproblemowo. Dobra, nie wygraliśmy. Ale nie było łatwo. Mimo że wygrałem dobrej. Gdzie on trwał? Przynajmniej dobrze trenujesz Pokémony. No nie wiem. Słyszałem, że na pokładzie był mistrz technik i kart, ale okazał się być tylko starcem z chorobą morską. Ale kat sam sobie jest bardzo użyteczny. Powinieneś iść i go zobaczyć. Na razie cho. Dobra, paszoł. No i teraz my też idziemy. No i jest tutaj kapitan. Czuję się okropnie, choroba morska. Dobra, poklepaliśmy kapitana po plecach. Będzie dobrze, panie kapitanie. Dziękuję ci, czuję się już lepiej. O, spoko. Chcesz zobaczyć moją technikę cięcia? Ja też mogę ci pokazać, ale gdybym nie był tak chory. Wiem, dam ci to. Nauczy twojego Pokemona techniki cięcia i dostaliśmy HM01. Czym się różni HM od TM-a? Mianowicie tym, że może być on używany wielokrotnie i zawiera on technikę Cut. Jest to atak o sile bodaj 50 typu normalnego, na pewno jest lepszy aniżeli Tackle, więc u Alszego Ivysora będzie jak znalazł. Więc dajmy mu go zamiast Tackle. Co prawda mniej pipi, ale jest silniejszy. Póki co jeszcze jako tak użyteczny. Dobra. Chyba nie powinniśmy byli patrzeć. Dobra, jak pokonać chorobę morską? Kapitan naprawdę to czyta? No, widać tak. Dobra, spadamy z tego statku, bo to już wszystko, co de facto było tutaj do załatwienia. A, jeszcze taka ciekawostka na temat ruchów z HM. Nie da się ich zastąpić innymi ruchami z TM, bądź też lecz uczonymi przez poziom. Więc to jest taki minus. Trzeba iść do specjalnej osoby, która jest w stanie ich oduczyć. Dobra, w każdym razie opuśćmy statek. Usłyszmy tą melodyjkę, która jest słyszana tylko raz. Chociaż nie. Czy ona nie była przypadkiem przepływaniu? Była. Dobra, więc ją usłyszymy, ale nie prędko. Dobra, statek odpłynął. Fajna woda się przesuwa, taki nasz jak statek właśnie płynął, jakby ślad po statku pozostawał. Dobra, natomiast tak, idziemy do centrum Pokémon, musimy się poleczyć, bo moje poksy mają się fatalnie. Znaczy fatalnie, to niektóre. Dobra, więc spieszmy. Spieszmy się leczyć. No i tak, odeślę też sobie część przedmiotów do komputera, mianowicie TTN-y, HM, bo na razie mi nie będzie potrzebny. Już go wykorzystałem, no i bilet, który już mi nigdy nie będzie potrzebny, bo statek już odpłynął. Wróci dopiero za rok, to wrócimy, a czy może nie za rok, a raczej za chyba 2 czy 3 lata. Wrócimy do Kanto, w sensie takie growe 2-3 lata, bo to będzie pewnie szybciej w czasie rzeczywistym. Dobra, natomiast tak, odesłamy SS Ticket, odsyłamy TMA. Wszystkie TM-y chyba podsyłam. Temu w ogóle jest 50. Dobra, albo te 45 w tej generacji było, już nie pamiętam w sumie. Dobra, rerkę mogę odesłać. Na razie nie będę ich wykorzystał. One się przydadzą później, bo później będzie dużo ciężej Pokémony expić. I wtedy te Red Candy faktycznie mi się przydadzą. Natomiast póki co, no to tak niekoniecznie. Dobra, cóż, mamy trochę za mało czasu, żeby pójść na stadion. Za dużo czasu, żeby tak po prostu zakończyć odcinek. Więc idziemy jeszcze troszeczkę porozglądać się po okolicy. Bo tutaj jest jeszcze pewna ścieżynka, którą można by było przejść. Natomiast no nie będzie to takie proste. Tu też mamy jaskinię Digletów, ją sobie odwiedziemy później. A tu natomiast już na dzień dobry witają nas trenerzy. Dobra, jedziemy, ale bez oszukiwania. A kto tu mówi o oszukiwaniu? Sobie też mógłbym wam pokazać tą naszą nową technikę, jaką jest właśnie Cut. Z tym, że za bardzo nie ma na czym. Przynajmniej na tej ścieżce. Dobra, Poison Sting. O, może się będą się razem z Pokem. No ale oczywiście, chociaż ja nie mam chyba antidote. Dobra, już nie będę dybał taki kawał, chociaż kawał. Nie jest aż tak daleko. Dobra, ale Ekan z Snake od tyłu pada. O, w sumie tego jednego Pokemon miałeś. To nie rekt. Tak nie może być. Ale tak jest. Dobra, mam jeden jedyny antidote. A do drugiej strony dobrze, zwolni mi się miejsce w torbie.
Dobra, tu jest troszkę terów, nowa muzyczka, no i kolejny trainer. Dopiero zostanę się trenerem, ale myślę, że mogę wygrać. No cóż, bez doświadczenia na mnie, na gościa, który ma dwie odznaki i idzie po trzecią, to słaby pomysł. Dobra, Sentry, idź PGI i załatw sprawy, chociaż tutaj ze trzy ciosy pewnie będą potrzebne, bo Sentry twardy jest. Why Slash? Slash to jest w sumie nowy atak, ona sporo szansę krytyczna, tak normalnie, siła chyba około 60, a ponad 70. I sobie tak, na szczęście nie trafione. Dobra. Kosimy Sentry. No i kolejnym Pokémonem jest Zubat. Zubatem powinno być łatwiej, że nie użyję jakiegoś Super Sonic. Dobra, Liquive. Mamy Quick Attack. Dobra, i wygrywamy to. Kurczę, moje Pokémon nie był w stanie. Dobra, i tak, jeśli chodzi o technikę Cut, to ono może ścinać drzewka, jak i również wysoką trawę. Dzięki czemu możemy sobie torować przejście bez potrzeby walki z dzikimi Pokémonami, co jest fajną sprawą. Taki bajer. Takie rzeczy tylko w pierwszych trzech generacjach Pokémon nigdy wcześniej nie wygrałem. No cóż, tak to bywa, że raz się wygrywa, a raz się przegrywa. Widać, ten gość częściej przegrywa. W każdym razie, hazardzista! Nowy rodzaj trenera, chcę bić się i zasada walki Rowleta. Dobra, leć, PGL-taj i załatw sprawy. Dwa ciosy starczą, oby. Ogólnie też Growlithe jest Pokémon ekskluzywny do wersji Red. W Blue go nie złapiemy. Dobra. I pokonany, a kolejnym Pokémonem jest właśnie Vulpix i to z kolei jest ekskluzyw dla wersji Blue. No i tak, też Pokémon ognisty, taki ognisty lis, natomiast no, wysyłanie Ivysaura nie jest najlepszym pomysłem, ale wypróbujemy naszą nową technikę cięcia, która zabierała połówkę i bardzo dobrze, chociaż Ember też mi trochę zabierze pewnie. Dobra, ale chociaż no dobry specjal, to jakoś się wybronię. Dobra, i kosimy. Wow, trzyma się skubany. No i teraz nawala jeszcze kilka atakami cały czas. Dobra, Ivysaur wygrywa. I też ma poziom. Dobra, wiedziałem, że tak będzie. Musiało tak być. No i po walce nam się też trawa jakby odnawia. Dobrze, tak, tutaj jest Escape Rope. I w zasadzie to tyle, nic więcej nie ma poza drzewkami. Dobra, i dzikie poksy. W sumie na tej ścieżce występować powinien jeden nowy. I bynajmniej nie jest nim Sentry. Nawet się nie, za bardzo nie będę z nim bił, bo i tak bym potrzebował użyć dwóch ciosów co najmniej. Jestem najlepszy w mojej klasie. To nie znaczy, że wygrasz ze mną, młody. A propos młodych, młodzik, z nami się bić i Rattata. Dobra, leć Pidgeotto. Załatw go swoim Quick Attack. Też na cios to go nie załatwi raczej. No właśnie. Ła, ten kryty sadzi. Czemu mi kryt wcześniej nie wszedł? No musiał teraz wyjść, no pięknie. Dobra, kolejnym poksem będzie Rattata. Znowu. Crit please. Crit please. No niestety. Tail whip, ale nie zadziałał, to dobrze. Dobra, Rattata pada i ostatnim poksem jest Rotty Cage. Trochę grubszej rury, 17 poziom. O, to może nawet na 3 ciosy paść. Chociaż no bądźmy dobrej myśli, może 2 starczą. I tackle, wykonanie Rotty Cage'a, lekko bolesne. Padnij, rzesz. Dobrze. No i tak z 400 expo, myślę, że będzie z 500, ale tutaj no dobra i 400. Ale jak to? Muszę wytrenować jeszcze swoje Pokémony. Poczko. Dobra, to jeszcze kolejnego trenera. Ja nigdy wcześniej nie przegrałem. Tam mamy przegranego, mieliśmy znaczy, a tutaj mamy zwycięzcę. Pan jesteś zwycięzcą, nie ze mną te numery. Wysadł taki Voltorba. Na 18 poziomie on może znać swoją niebezpieczną, zabójczą, morderczą technikę, jaką jest Sonic Boom.
Teraz zabierze dokładnie 20 HP, jeżeli użyje. Ale już raz Screech. Jeszcze nie trafia. To doskonale. Dobra, Voltorb pokonany. Dobra, kolejny będzie Magnemite. I Magnemite może być cięższym przeciwnikiem. Dlatego myślę Ivizora. Chociaż w sumie to, że wysyłam Ivizora, to nie wiem, czy to jest akurat tak dobry pomysł, ale dobra, kat, zobaczmy, jak to zadziała. On ma trochę lepszy defense. Dobra, tako. I ma też bardzo dobry specjal, dlatego też nie atakuje Vine Whipem. Dobra, tako. Dobra, jak nie wali Sonic Boomem, to jest okej. Okay. Dobra, zwycięstwo. Moja pierwsza przegrana. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze, bo tu jest jeszcze paru różnych trenerów. Uważaj, kładę tu przewody! Oj, co będziemy mieć do czynienia z rodzajem trenera, jakim jest... engineer, czyli taki może... pracownik elektryczny... Nie, dobra, mniejsza. Wiemy. Ghost. Ciekawe właśnie, Magnemite i Voltorb jako pokemony elektryczne prawie że nie poznają ataków elektrycznych. Znaczy Magnemite jeszcze jak cię mogę, ale Voltorb chyba w tej grze w ogóle nie poznaje ataków elektrycznych. Chyba Thundera jako elektrod, ale to naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Magnemite chyba Thunder Shock poznaje, ale to też na 20 którymś poziomie. Ale mogę się mylić trochę. Dobra, Pidgeotto kosi Magnemite, pokemony, na które wydawałoby się jest podatny. Dobra, i Magneton! O, to z grubej rury. Dobra, to tutaj wyślemy już Ivizora. Magneton jest wyższą formą Magnemite'a i też to jest nielegitny Magneton, bo on leveluje gdzieś chyba na 30 poziomie dopiero. Co to ma być? O, skubany, ten ma Sonic Boom już. Jakby tym we mnie przywalił, to byłoby niebezpiecznie. Wow, jeszcze kryt. Dobra, ale sytuacja robi się w miarę taka opanowana. O, Thunder Shocka ten zna jednak. Dobra, niezbyt efektywna. I ostateczny cut. Dobra, Ivizor wycina przeciwników. I wygraliśmy. Ohoho, aż poszły iskry. No, dokładnie. Dobra, to teraz tak, Ivizor, no nie ma się za dobrze, ale trudno, może jakoś sobie da radę. Tu w sumie jeszcze będzie trochę trenerów. O, chociażby kolejnego elektryka. Ostrożnie, kładę też tu kable. Dobra, kablowa sytuacja. W każdym razie kolejny trainer, engineer i Magnemite. Ten też pewnie ma Sonic Boom. A ja mam dokładnie 20 HP. O kurde, może być ciężko. Dobra, kryt. Tackle. No i teraz oby nie użył Sonic Boom. Boom, Sonic Boom! Za 20 HP. Pada Ivizor, bye bye Ivizor. No dobra, leć Graveler w takim układzie. Sonic Boom niezależnie od typu Pokemona, w jakiego uderza, zabiera 20 HP. Efektywny, nieefektywny. Dobra, pokonaliśmy Ghostka. To było elektryzujące. Ależ oczywiście. Dobra, i teraz tak, tu w sumie jest jeszcze jeden gość. Ja bym tak chciał może przejść bez walki, do centrum Pokémon mi się spieszy. Dobra, dobrego Ghostka już pokonałem. Dobra, jakby coś wpadło, to by wpadło. Tu jeden Pokémon nowy występuje. Idziemy podeszczyć Pokémony i chyba na tym będziemy kończyć nasz dzisiejszy odcineczek, który już powoli też wychodzi tak trochę ponad przeciętną długość, jaką mam zaplanowaną. Dobra, więc na szybciora jeszcze idziemy się podleczyć, no i w kolejnym odcinku dokończymy może bicie telefonów tamtej ścieżki i udamy się na tutejszy stadion, bo tutaj lider na nas czeka i to nie byle jaki. No dobra, to tak, Ivizor na froncie niech będzie. Dobra, ustawimy się jeszcze ładnie i zaraz się z wami pożegnam. Tak więc, cóż, żegnać się już pora, tak więc zapraszam was oczywiście na moje pozostałe filmy, w których to przechodzę nie tylko w gry Pokémon, ale również i inne. Zachęcam również do pozostawienia łapki w górę, jak się film spodobał, oraz subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tej nie macie, żeby być materiałem na świeżo. No i cóż, dzisiaj to wszystko. Ja z wami się żegnam. Do usłyszenia. Cześć!